Forum gospodarcze o międzynarodowej randze jednak odbędzie się w Krynicy. 4 marca z inicjatywy Marszałka Województwa Małopolskiego podpisano list intencyjny w tej sprawie. Będzie to miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i poglądów oraz tworzenia idei wśród przedstawicieli świata biznesu, polityki czy nauki. Chcielibyśmy, aby rozwijać to w kierunku wydarzenia kilkumodułowego. W tym roku ograniczymy się do stricte gospodarczych tematów. Natomiast w przyszłości będziemy chcieli rozszerzać to zarówno o tworzenie pewnej platformy wymiany poglądów dla regionów europejskich. Wytworzyliśmy pewną przestrzeń, teraz dokonamy wyboru optymalnej dla nas oferty. Przystąpimy do negocjacji ostatecznej wersji umowy. Wszystko na to wskazuje, że mam nadzieję, zostanie wybrany taki organizator, który zagwarantuje bardzo wysoki poziom merytoryczny przede wszystkim Kongresu Gospodarczego, tak żeby to forum gospodarcze naprawdę swoją jakością przede wszystkim przyciągało tutaj klientów. Porozumienie zakłada również współpracę w zakresie organizacji Europejskiego Festiwalu Biegowego oraz przyjęcia sportowców w ramach Igrzysk Europejskich w 2023 roku. List podpisali marszałek województwa małopolskiego, burmistrz gminy Krynica, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prezes zarządu uzdrowiska Krynica Rzegiestów. Uzdrowisko Krynica Rzegiestów, tak jak pan marszałek wspomniał, jest bardzo ważnym punktem na mapie Małopolski i Polski. I kontynuując tę imprezę, o której tutaj pan marszałek wspominał, to tylko utwierdza tą naszą bardzo wysoką, bardzo ważną pozycję. Myślę, że zyskamy wszyscy. Ale w pierwszej kolejności tak naprawdę powinna zyskiwać społeczność Małopolski, społeczność tu Krynicy oraz Polska. W Krynicy Zdroju odbyło się również wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego. W trakcie obrad przyznano granty czy przedstawiono plany budowy mostu na rzece Dunajec. Na posiedzeniu podjęto także uchwałę w sprawie podpisania wspomnianego już listu intencyjnego. Jest podjęta decyzja, że forum ekonomiczne wyjechało do Karpacza. Ale marszałek, jak to powiedziałem, życie nie lubi pustki. W życiu trzeba te pustki zagospodarowywać, a sądyczanie są bardzo kreatywnymi osobami. W związku z tym wykreowaliśmy nową imprezę. Nie mogę zdradzić jeszcze oferentów na chwilę obecną. Moi drodzy Państwo, wielotygodniowe, wielomiesięczne, ciężkie prace dzisiaj dobiegają pomalutku do finału. Oczywiście wyłonienie wykonawcy. No i cóż, widzimy się we wrześniu, widzimy się na forum gospodarczym. A jednak forum w Krynicy.